Paweł Andrzej. O co prosicie Kościół Boży dla swojego dziecka? Drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla waszego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek uchowania waszych wierzy, aby zachowując Boże przykazanie, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? Świadomi? A wy was chrzest? Czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka wypełniając obowiązek? Drogie dzieci, Kościół Boży przyjmuje was z wielką radością. W imieniu tej wspólnoty znaczy was znakiem krzyża. Po mnie wy rodzice i wszyscy naznaczycie wasze dziecko znakiem Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Posłałeś na świat swojego Syna, aby oddalił od nas moc szatana, ducha nieprawości, a człowieka wyznanego z ciemności przeniósł do przedziwnego królestwa Twojej światłości. Pokornie Cię błagamy, abyś to dziecko uwolnił od grzechu pierworodnego, uczynił je swoją świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego. Przez Chrystusa Pana naszego. Niech was broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieku. Amen. Drodzy rodzice i chrzestni, przyniesione przez was dziecko, przez sakrament chrztu odmieniającego Boga, otrzyma nowe życie z wody i Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nim to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, której wasze dziecko otrzymuje chrzest. Zatem pytam, czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Wyrzekamy. Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował? Wyrzekamy. Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Wyrzekamy. Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi? Wyrzekamy. Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna Jedynego, naszego Pana, narodzonego z Marii Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wyrzekamy. Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne. Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą. W Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Panu naszym. Sława. Panu naszym. Amen. Czy chcecie, aby wasze dziecko otrzymało chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliście? Aleksandrze, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze.
Maruszku? Tak, dobrze. Tak, łóżka na ten, no już się zaczyna. No. Spokojnie, spokojnie, bliżej, bliżej, nie będzie. Pamięta pani imiona? Tak. Proszę przypomnieć. Paweł Andrzej. Paweł Andrzej, jeszcze. Pawle Andrzeju, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.